6 grudnia to dzień, na który oczekują nie tylko najmłodsi, ale również wśród starszych widać ten element ekscytacji z tego, że przybywa do nas Święty Mikołaj. Niestety w tym roku w związku z panującą pandemią nie będziemy mogli przywitać się i spotkać się ze Świętym Mikołajem na przemyskim rynku, ale mając informacje z pierwszej ręki, Szanowni Państwo, wiem, że Święty Mikołaj przejedzie po mieście, pokazując się dzieciom, które będą go mogły wypatrywać zarówno z okien, jak i na spacerach z rodzicami, pomachać świętemu, który będzie przejeżdżał świąteczną kolejką przez nasze miasto. Serdecznie wszystkich zapraszam do tego, żeby oczekiwać, wyczekiwać Świętego Mikołaja zarówno w oknach, jak i na spacerach z rodzicami. I miejmy nadzieję, że wszystkie dzieci były w tym roku grzeczne i pod poduszką czy pod choinką znajdą te upragnione, wymarzone prezenty.